Dobry wieczór. Czas na spotkanie w sieci. Dziś moim gościem jest Marcel Chyrzyński, kompozytor. A ja Państwu. Nazywam się Adam Kwaśny. Dobry wieczór, Marcelu. Cześć, witam. Witam Państwa serdecznie. Witam Ciebie, Adamie. Marcelu, gdybym chciał wymienić wszystkie Twoje nagrody, wszystkie konkursy, w których brałeś udział, orkiestry, dla których pisałeś i komponowałeś, miejsca, w których występowałeś, albo miejsca, w których wykonywano Twoje utwory, to musielibyśmy właściwie poświęcić całe te 45 minut na wymienianie miejsc, ludzi, nazwisk, sław, wspaniałych orkiestr. Można powiedzieć, że właściwie wykonywano twoją muzykę na prawie wszystkich kontynentach, gdzie istnieje potencjalny słuchacz, po prostu ktoś żywy, kto może słuchać i chce słuchać muzyki, no ale tutaj nawet trudno tą wyliczankę robić. Byłeś uczniem profesora Marka Stachowskiego, profesora Krzysztofa Pendereckiego i profesora Marka Hołoniewskiego. Również uczyłeś się, kształciłeś się, doskonaliłeś o Bogusława Szefera i innych znakomitych sław na całym świecie. No to jest wielka, imponująca lista, nawet ciężko mi było to zmieścić na mniejszej ilości niż czterech kartkach papieru. Zanim jednak dotrzemy do twojej podróży, do tej podróży, o której chciałbym przede wszystkim opowiadać, czyli chciałbym, żebyś ty opowiadał o Japonii, chciałem cię zapytać, czy już od samego początku swojej drogi muzycznej, swojego muzykowania, chciałeś być kompozytorem? Myślę, że od czasów szkoły podstawowej, bo na początku wiadomo, że przeważnie uczy się grać na jakimś instrumencie, u mnie na początku był to instrument główny, fortepian. Później od czwartej klasy szkoły podstawowej wziąłem sobie za główny instrument klarnet. Moja pani z fortepianu była załamana, bo myślała, że dalej będę grał na fortepianie, a ten fortepian już został mi jako instrument dodatkowy. Chciałem co prawda saksofon, ale akurat nie było w szkole saksofonu, więc skończyło się na klarnecie. Natomiast już w szkole podstawowej zacząłem tworzyć takie krótkie utwory, miniatury, głównie na fortepian. I później już w liceum muzycznym, też imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, zacząłem takie większe utwory pisać kameralne, na orkiestrę. I w trakcie mojej nauki w liceum, tam wysłałem utwór na konkurs taki dla uczniów średnich szkół muzycznych. Wysłałem utwór na klarnet solo, gdyż był to mój główny instrument, znałem go bardzo dobrze, jego możliwości techniczne. I zdobyłem pierwszą nagrodę w tym konkursie i później za dwa lata był organizowany kolejny konkurs, tym razem wysłałem utwór na trzy preludia na klarnet i fortepian i ponownie otrzymałem pierwszą nagrodę w tym konkursie. Dlatego to mnie jakoś tam umocniło w moim postanowieniu, że na studiach będę jednak zdawał na kompozycję, a nie na klarnet. To rozumiem. W zasadzie zaczęło się w szkole podstawowej. Czyli warto wcześniej zaczynać z komponowaniem, z muzyką. No, było wielu kompozytorów, którzy jeszcze wcześniej zaczęli, taki Mozart na przykład. Zanim zapytam cię o podróż, bo naszym tematem są właśnie inspiracje, które artyści czerpią z wędrowania po świecie, chciałem cię zapytać o rzecz, która mnie nurtuje, bo tak, malarz robi zdjęcia. Robiąc notatki, notując. Pisarz notuje. Natomiast co robi kompozytor, żeby zatrzymać pewne wrażenia? Kompozytor sobie notuje w głowie. Można oczywiście też na papierze, na przykład Penderecki, siedząc w jamie Michalikowej, sobie robił różne szkice na serwetkach. Czyli, także... Także wiele jest różnych sposobów. Ja przeważnie staram się zapamiętać, chociaż nie jest to też idealna metoda, gdyż nieraz niestety po jakimś czasie to umyka z głowy, także rzeczywiście lepiej sobie jakoś notować. Nawet nie masz dyktafonu? Nie ma papieru,
Nie masz dyktafonu, znaczy, nie nucisz sobie w kawiarni? Nie, ale rzeczywiście można ze sobą nosić papier partyturowy, czy jakiś tam nutowy i sobie coś szkicować. Natomiast ja generalnie raczej staram się chłonąć jakieś emocje i nosić je w sobie i później jak siedzę w zaciszu mojego studia, staram się przywołać wtedy wrażenia z tamtej chwili i wtedy muzyka znowu zaczyna napływać z głowy i wtedy przelewam to na papier. No, czyli trochę pracujesz podobnie jak Ryszard Kapuściński, który też podobno nie fotografował zbytnio, nie notował zbytnio po to, żeby nie zabierać swojej uwagi zdarzeniom, które właśnie go dotykały, tylko dopiero kiedy wracał, otwierał ten zbiornik i zaczynał z niego korzystać pisząc. No więc widzisz, pracujesz podobnie. Marcelu, chciałem porozmawiać właśnie o Japonii, o twojej fascynacji Japonią, a także tym, co jest takim fenomenem, że muzyka polska jest bardzo dobrze odbierana w Azji, prawda? Bo twoja muzyka też tam jest odbierana, też komponujesz w Korei, były wykonywane twoje utwory, były wykonywane w Japonii. Czy ta miłość do Japonii jest taka ze wzajemnością? Myślę, że tak. Ostatnio właśnie nawet dowiedziałem się, dostałem list od Ignacego Lisieckiego, świetnego pianisty polskiego, który w tej chwili właśnie mieszka w Japonii, że grał tam mój utwór Farewell na wiolonczelu i fortepian całkiem niedawno, 20 sierpnia, właśnie w tym miesiącu. I napisał, że właśnie publiczność japońska bardzo gorąco przyjęła ten utwór z zaciekawieniem, bo sam temat tego utworu była inspiracja poezją japońską, taką współczesną Nakano Shigeharu, o właśnie przemijalności, o miłości i śmierci. I właśnie ten utwór bardzo, bardzo im się spodobał, także świeże, przynoszę też świeże jakieś tam relacje z tego koncertu. A powiedz mi, jak to się zaczęło? Skąd pojawiła się w twojej orbicie Japonia? Kiedy pojechałeś pierwszy raz i czy to od razu okazało się, że to jest to miejsce inspirujące? Samą Japonią zacząłem się interesować o wiele wcześniej, zanim wyjechałem, bo już w 1991 roku wpadł mi do ręki tomik poezji haiku w tłumaczeniu Czesława Miłosza i właśnie to mnie też zainspirowało i stworzyłem taki utwór haiku na klarnet, znaczy na głos, klarnet przetworzenia, syntezator i komputer. Później też miałem inne utwory inspirowane Japonią i kulturą Japonii. Natomiast po raz pierwszy do Japonii wyjechałem w 2012 roku. To było przy okazji pisania muzyki do sztuki teatralnej Zemsta jest kobietą w reżyserii Pawła Kamzy. To było wystawiane w Teatrze Łaźnia Nowa w Nowej Hucie w Krakowie. I tam wyjechaliśmy razem właśnie z reżyserem i scenografką Małgorzatą Szydłowską do Japonii na tak zwany research. Byliśmy, w związku z tym, że ta sztuka miała być taka inspirowana trochę teatrem kabuki, to pojechaliśmy do Osaki właśnie do teatru kabuki na spektakl właśnie o 47 Roninach, bo właśnie o tym też była sztuka, więc siedzieliśmy na prawie 4-godzinnym spektaklu z przerwami, gdzie w przerwach jadło się różne posiłki, no bo to tak na tym to polega właśnie te wszystkie, podobnie zresztą jest podczas opery chińskiej w Chinach, tak samo jest, strasznie długi jest ten spektakl i są te posiłki właśnie różne, można sobie, albo panie chodzą takie z tackami, ice cream. No i tak, i wtedy oczywiście bliżej poznałem Japonię, zwiedzałem różne świątynie właśnie w Tokio i w Kyoto byłem. W Kyoto piękna świątynia taka Kinkakuji, czyli Złoty Pawilon, świątynia Kiyomizudera, która jest na wzgórzu, gdzie jest piękny widok na całe Kyoto. I tam też oczywiście wcześniej znałem drzeworyty japońskie,
Natomiast tam też miałem okazję sobie poglądać w różnych muzeach oryginalne drzeworyty. I to mnie zainspirowało między innymi właśnie do napisania utworu ukiyo-e na orkiestrę smyczkową, czyli ukiyo-e po japońsku to są obrazy przemijającego świata, że ta nazwa już jest sama poetycka bardzo i inspirująca. I to były obrazy, drzeworyty takie, które były tworzone w okresie Edo, czyli tam XVII wieku aż do epoki Meiji, czyli końca XIX wieku. I w tym utworze oczywiście nawiązałem do samej idei tworzenia drzeworytów, tematów, które one przedstawiają, ale też nawiązałem do techniki tworzenia drzeworytów. Także żeby mógł być stworzony cały taki drzeworyt kolorowy, to do każdego koloru jest potrzebna osobna deska, którą się struga, wyjmuje się te niepotrzebne kawałki, przykładamy później papier i mamy kolor czarny. Później inne z kolei wydłubujemy, nakładamy ten sam papier i mamy czerwony kolor. Oczywiście tam wcześniej farbą musimy zrobić. No i mamy także na ten kolorowy, ostateczny wygląd drzeworytu składa się wiele desek. I tak samo w moim utworze jest 12 faz, która właśnie pierwsza faza to jest jakby ten pełny obraz skończony. Natomiast później występuje tak zwana dekonstrukcja, gdzie każda kolejna faza symbolizuje jakby poszczególne kolory drzeworytu, także każda fraza ma jakieś tam inne tempa, inne faktury, różnią się właśnie z różnymi emocjami i atmosferą. Wiesz, bo takiego tak znowu... Właśnie, jeszcze przepraszam, dokończę, tak jak właśnie każda deska ma ten sam... ten sam rozmiar, tak samo u mnie każda z tych faz składa się z 16 taktów, tak, także jest to też w ten sposób odzorowane. Czy ty widzisz kolory w dźwiękach? Nie, akurat nie, ale czuję pewne emocje właśnie, niektóre tonacje oczywiście sprawiają, że są bardziej radosne, bardziej smutny, melancholijny. Ja bardzo lubię na przykład tonację c-moll, d-moll i e-moll. Są moje to ulubione tonacje. Ja właśnie dlaczego o to pytam, ponieważ miałem jakiegoś przyjaciela, niestety już nieżyjącego, Grzesia Fedorowicza, który był malarzem, ale równocześnie był pianistą. Miał w domu, w pracowni taki wielki fortepian umazany cały farbami, bo tam mieszał farby na tym fortepianie. I on właśnie mówił mi, że on słyszy dźwięki, bo często malował słuchając muzyki, że słyszy właśnie dźwięki kolory. Słyszy kolory. Więc w związku z tym, że rozmawiamy o muzyce, posłuchajmy trochę tej muzyki i posłuchajmy właśnie fragmentu tego utworu Ukiyo-e, obrazy przemijającego świata. I tutaj jak w wielkim skrócie można nazwać to wszystko, co my musimy aż trzy duże słowa użyć, więc posłuchajmy przez chwilę tego utworu.
To bardzo piękny utwór był wykonywany w Japonii? W Japonii jeszcze nie, także mam nadzieję, że jakoś w najbliższym czasie uda się doprowadzić do wykonania tego utworu. Myślę, że w Japonii również mógłby się spodobać, naprawdę. No i sam temat i no wydaje mi się, że ta muzyka też mogłaby poruszyć japońskie dusze. Czy nawiązałeś jakąś współpracę już z japońskim światem muzycznym? I właśnie, jak on wygląda? Jak wygląda muzyka japońska? Bo wiemy, że Azjaci czy Japończycy słuchają szalenie Chopina. Mam nadzieję, że niebawem Marcela Chyrzyńskiego, ale jak to jest odwrotnie? Jaki jest ten świat muzyki japońskiej? Czy znasz go? Tak, oczywiście znam i współczesnych kompozytorów japońskich. Znaczy głównie w zasadzie można mówić tylko o współczesnych, bo tych starych no to są tradycyjne utwory grane na tradycyjnych instrumentach, takich jak shakuhachi, koto, shamisen i tak dalej. Natomiast ze współczesnych kompozytorów bardzo interesującymi są Toshio Hosokawa, Toru Takemitsu, który też jest znany pewnie wielu osobom z tego, iż pisał muzykę do filmów, między innymi Akira Kurosawy. I właśnie między innymi na zamówienie Toshio Hosokawy skomponowałem utwór Reflection No. 4 na flet, klarnet, wiolonczele, perkusji i fortepian. I utwór ten został prewykonany w 2016 roku na Takefu International Music Festival w Japonii właśnie i zostałem zaproszony przez organizatorów na to wykonanie. Z tym się wiąże też ciekawa anegdota, bo tam miałem też wykład, podczas tego festiwalu też miałem wykład na takim międzynarodowym workshopie dla kompozytorów i takie prywatne lekcje dla kompozytorów. A koncerty festiwalowe były o dwóch godzinach, o 16 i 18 jakoś, tak? I w ten dzień, który ja akurat miałem te lekcje prywatne, to już coś mi się pomyliły godziny. I skończyłem zajęcia z tymi studentami, idę właśnie na salę koncertową i jestem za drzwiami i słyszę, że zaczynają grać mój utwór. Więc wysłuchałem swój utwór za drzwiami, po czym jak się skończył, zaczęły się brawa, wszedłem na salę i od razu na scenę, podziękowałem muzyką, ukłoniłem się i Hosokawa później się śmiał, że leciałem tyle tysięcy kilometrów, żeby po prostu przegapić swoje prawykonanie światowe. No ale może to dzięki temu troszkę byłeś spokojniejszy, bo też tak siedzieć na sali w momencie, kiedy już nic nie możesz zrobić z tym, co wykonuje orkiestra, to bywa dla twórców szalenie, szalenie trudne, prawda? Znaczy ja, dla mnie to właśnie najbardziej to jest stresujące i to przy każdym wykonaniu. Ja się właśnie nie stresuję tym, że publiczność może, nie wiem, źle odebrać utwór albo coś takiego. Bardziej się zdenerwuję tym, żeby wykonawcy go dobrze wykonali, po prostu, żeby czegoś tam nie zepsuli. Także tym się najbardziej stresuję. Wiesz co, ja mam taką własną teorię zupełnie, że fenomen Tadeusza Kantora i to, że on się pojawiał na scenie i był razem z aktorami i tam popędzał ich, czy dyrygował całą tą musztrą i całym ruchem scenicznym, też mógł wynikać z tego, że on pewnego dnia oglądając swój spektakl i wychwytając się za głowę, co oni robią, jak oni grają, czemu nie ma tempa, po prostu wbiegł pewnego razu na scenę i pomyślał, kurczę, to jest dobre i został. I tak już mu zostało, tak. I tak już mu zostało. Ja miałem też coś takiego właśnie, ale to już w początkach mojej kariery kompozytorskiej, nazwijmy to, jak właśnie skomponowałem ten utwór w liceum na klarnet solo. Oczywiście później miało być prewykonanie tego utworu, więc mój profesor od klarnetu powiedział, napisałeś sobie, to teraz sobie go zagraj. Także sam prewykonywałem ten utwór. Tak? Miałem zresztą kiedyś tam... Tak. Uważał, za trudny jest do zagrania? Nie, no oczywiście był tam skomplikowany, oczywiście, bo to starałem się pokazać wszelkie możliwości tego instrumentu, żeby utwór był efektowny. No ale oczywiście profesor bez problemu by zagrał ten utwór, tylko tak chciał mnie jeszcze dodatkowo zmobilizować do tego, żeby więcej na klarnecie poćwiczyć. Tak, nie myślę sobie, że tylko komponujesz, ale to jeszcze graj. Tak. To jeszcze maturę musiałem zrobić na klarnecie. Rozumiem. To powiedz mi, czyli jednak już te twoje utwory w Japonii już są obecne, prawda? Tak, miałem jeszcze w 2000,
2013 roku, o ile dobrze pamiętam, też to Farewell wcześniej wspomniane, wykonane przez japońskich artystów w Hiroshimie. Jeszcze jakieś Ince trio miałem też wykonywane. Oczywiście te nie mam dostępu do wszystkich wykonań, bo jak już utwory są partytury wydane w PWM-ie, czyli w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, no to już każdy może sobie kupić i wykonać, a nie do wszystkiego się da dotrzeć właśnie przez internet, tym bardziej, że te japońskie strony często są krzaczkami tak zwanymi, czyli w kanji, więc z tego jak się wpisuje nazwisko Chyrzyński, to nieraz nie wyskakuje po prostu w internecie, tylko po prostu akurat nie kanji, tylko moje bo tam nazwy obce w języku japońskim się notuje przy użyciu romaji. Nie romaji, przepraszam, tylko katakany. W związku z tym ja zapytam cię jeszcze jedną rzecz, bo wiem, że to twoja jakby zainteresowanie, fascynacja Japonią nie dotyczy tylko obszarów czysto muzycznych. Czy kompozytor, czy artysta może być wojownikiem? Czy tutaj wydaje mi się, że na to pytanie można odpowiedzieć dwutorowo. Jako kompozytor twórca i jako kompozytor człowiek. Jako kompozytor twórca to wydaje mi się, że można być wojownikiem, bo tak jak niektórzy kompozytorzy przyjmują model amerykańskiej promocji na przykład, że stara się być wojowniczy i wysyłać swoje utwory do różnych dyrektorów instytucji, filharmonii i tak dalej, stara się promować swoją muzykę, to ja akurat na tym polu nie jestem wojownikiem, bo raczej po prostu komponuję i tak jakoś miałem szczęście od samego początku, że to muzycy się do mnie zwracali o skomponowanie utworu. Początkowo to były oczywiście takie honorowe zamówienia, z czasem stały się to już takie zamówienia, które bardziej były profitowe, zamówienia z filharmonii różnych polskich i zagranicznych festiwali. Także nigdy nie musiałem jakby zabiegać o to i na tym polu nie byłem wojownikiem. Natomiast jako kompozytor, kompozytor osoba, a nie twórca, no to rzeczywiście można być wojownikiem i miałem takie w sumie nawet dwa przypadki. Mianowicie na studiach zacząłem trenować kung fu, konkretnie jest Wing Chun, ten, który Bruce Lee trenował, ale to niestety tylko rok trenowałem, bo jednak miałem za dużo obowiązków na uczelni i musiałem przestać. Natomiast po latach wróciłem znowu do treningów, tym razem zacząłem trenować Aikido i tutaj był akurat dobry pretekst do tego, że właśnie razem z synem się zapisaliśmy na treningi. No, Aikido to jest oczywiście już nie chińska, tylko japońska technika, w zasadzie no, samoobronę można by nazwać, bo to nie jest atak, tylko głównie atak przeciwnika się przeciwko niemu i jakby obraca, się przejmuje jego siłę, no i stosuje się różne dźwignie, przewroty, rzuty i tak dalej. Także w związku z tym, że z synem właśnie zaczynaliśmy trening, więc przechodziliśmy przez te wszystkie stopnie kolejne, więc zaczynaliśmy od 12Q, przechodząc przez wszystkie pasy, tam biały, żółty, pomarańczowy, czerwony i skończyłem na zielonym w tej chwili, czyli 6Q i właśnie zdałem ten egzamin i otrzymałem taki certyfikat International Taekwondo Federation, także pod tym względem można być też atakującym, chociaż ja wolę się bronić niż atakować, bo to jest zdecydowanie pacyfista. Wiem też, że przywozisz z podróży różne rzeczy. Co przywozisz z Japonii? A tutaj oczywiście podpowiem, że wiem, że również twoją taką pewną pasją prywatną, która pozwala ci się odprężyć, odpocząć, czy właśnie przełożyć sobie w głowie pewne wyobrażenia i wspomnienia na dźwięki, jest fajka, są fajki. Tak, zastanawiałem się kiedyś, skąd się ta fajka wzięła. Okazało się, że to chyba jednak jakieś geny po dziadku, bo mój dziadek palił fajkę. Kiedyś tam właśnie
znalazłem starą fajkę po dziadku i tak się zaczęło jeszcze właśnie najpierw na studiach, później miałem przerwę przez kilka lat, a później no, jak się zaczęło, to, to już nie mogłem przestać. I w tej chwili mam coś chyba z 280 fajek w swojej kolekcji, z różnych, głównie fajki angielskie, duńskie, ale też właśnie i z Chin, i z Japonii. No właśnie no, japońskie, właśnie... bo nawet pokazywałeś mi, kiedy rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem kilka dni temu, pokazywałeś mi zupełnie niezwykłą fajkę japońską. Nawiązując do tej Japonii, mógłbyś nam ją pokazać? Tak, znaczy są oczywiście tradycyjne fajki japońskie z wrzośca robione, tak, natomiast ja pokażę taką fajkę dość nietypową. Tak wygląda, o, dobrze widać. Bardzo dobrze. To jest fajka, która się nazywa Kiseru. I akurat tu jest ciekawa historia, się wiąże z tą fajką, gdyż w okresie Meiji, czyli tam lata 1868 do 1912, kiedy cesarzem Japonii był Meiji, czyli oświecony, otworzył się wtedy na zachód. No i niestety też dla samurajów japońskich zniósł szogunat. Było to zresztą ładnie pokazane w filmie Ostatni Samuraj z Tomem Cruise'em. Jak ktoś widział, to też wie o co chodzi. Wtedy wiele osób, którzy się zajmowali właśnie w kuciem mieczy, robieniem zbroi japońskich, straciło pracę, musieli się przebranżowić, jak to się mówi. I na przykład ta dokładnie, bo mam też jeszcze i inną fajkę, taką bambusową, tutaj z takim bambusowym cybuchem, natomiast ta jest zrobiona konkretnie z czegoś takiego. Tutaj na przykład mamy, pokażę od razu, to jest taki krótki miecz japoński, który się nazywa wakizashi. O. I tutaj w tych krótkich mieczach jest taki mały nożyk. O. I ta część tutaj to jest kozuka właśnie. I z tej części jest zrobiona właśnie ta fajka japońska. Także zamiast robić takie nożyki do mieczy, to robił fajkę kiseru. No to jest bardzo, bardzo taki... piękna przemiana. Praktyczna i bardzo piękna i szlachetna. Dokładnie, pacyfistyczna. Chociaż może nie tak całkiem zdrowa. Może nie całkiem zdrowa. Taki ciekawy japoński tytan jest, do tego można sobie nabić. Oczywiście ja palę też od czasu do czasu w tej fajce, żeby się wprowadzić w klimat japoński. Także to nie jest tylko eksponat muzealny, ale też jest jak najbardziej fajka użytkowa. Ja teraz sobie właśnie przypomniałem, kiedy pokazałeś ten tytoń, że jak byłem małym chłopcem, mieszkałem w takim mieszkaniu, w którym były takie szuflady, szafa, które pozostały po pewnym lekarzu, który tam niegdyś mieszkał, już nieżyjącym. I ja w tej szufladzie znalazłem takie pudełko właśnie po tytoniu i dokładnie z napisami chińskimi czy japońskimi. I on był, tytoń jeszcze był opiumowany. Wyobraź sobie, czyli to był prawdopodobnie z lat 60. czy 50. to pudełko mogło pochodzić i jeszcze wtedy było, potem mi tam tato to przetłumaczył, że to tam opium jeszcze było w tych tytoniach. Takie to historie się działy. To ja mam właśnie taką fajkę chińską z kolei, taką bambusową. Nie wiem, czy teraz już nie będę Państwa tutaj przytrzymywał, żeby iść tam po nią, ale jest taka fajka do palenia opium, też mam taką fajkę i jest napis chiński na takim mosiężnym właśnie tym grzybku, gdzie się ten opium wkładało. Jak tutaj kiedyś była w studio moja studentka z kompozycji z Chin, odwiedziła mnie, no to poprosiłem, żeby mi przetłumaczyła ten napis i ten napis właśnie oznacza szczęście. No po prostu, tak. I zaprawdę, zapewne też jakimś jednym małym znakiem jest zanotowane to słowo. Tak, to jest jeden krzaczek taki. Tak. Jeden krzaczek. Chciałbym przejść do kolejnej twojej podróży, z której jakby przywiozłeś inspirację do bardzo niezwykłego utworu, który również fragment Państwu puścimy. To jest utwór, który nazywa się Ferragosto. Czy mógłbyś opowiedzieć właśnie, z czym się wiąże jakby źródło tego natchnienia i tej całej historii, zanim go tutaj odtworzymy?
Tak, utwór Ferragosto to w zasadzie nawet nie był, podróż się wiązała później, po skomponowaniu już tego utworu. Natomiast sam utwór powstał, to żona mi podrzuciła opowiadanie Gustawa Herlinga Grudzińskiego Szczedlata, czyli Ferragosto. I tak mnie zaciekawił ten tekst, zainspirował, że postanowiłem napisać utwór właśnie na trąbkę fortepianu trzech perkusistów. Ferragosto to znaczy właśnie, to jest to od pogańskich czasów uważane było za przesilenie lata, z 15 na 16 sierpnia. I wtedy we Włoszech właśnie jest najwięcej przypadków samobójstw się zdarza. I tam Grudziński w tym swoim opowiadaniu opisał właśnie tam cztery przypadki z kronik policyjnych. Oczywiście bardzo, bardzo ładnie literacko i poetycko to wszystko napisane. I ja jakoś postarałem się tak muzycznie oddać atmosferę dwóch tych przypadków. Utwór ma w sumie wstęp, intro i później dwie części. Jedna to jest Via Porta Cavalieri, czyli nazwa ulicy, przy której ta pierwsza sytuacja zaistniała, i Via Anicia, znowu ta druga ulica. I właśnie po latach, jak byłem w Rzymie, to odwiedziłem te miejsca i także gdzieś tam czułem we wnętrzu ten klimat. I to był utwór, który później wysłałem na konkurs taki imienia Tadeusza Berda w Warszawie i otrzymałem za to swoją pierwszą nagrodę. Utwór ten też był wykonywany na koncercie Dimensions Time and Silence w Sydney w Australii i miałem nagranie z tego koncertu. A w związku z tym, że wcześniej pisząc muzykę do spektaklu Słowa Boże do Teatru Słowackiego, wtedy poznałem Żuka Opalskiego, znakomitego i muzykologa, i literaturoznawcę, i reżysera teatralnego, a on z kolei się przyjaźnił z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. Jak się właśnie dowiedział, że skomponowałem taki utwór, to zorganizował u siebie w domu takie spotkanie właśnie z Grudzińskim. Także w maju 2000 roku miałem okazję osobiście poznać Grudzińskiego i puścić mu nagranie z tego właśnie koncertu z Australii. I to było, powiem szczerze, że to było największe jakby przeżycie dla mnie i największa radość, że Grudzińskiemu ten utwór bardzo się spodobał i powiedział, że czuję właśnie atmosferę tego Ferragosto w tym utworze, także we mnie jest niesamowicie w siódmym niebie, że tak powiem. Jak ten utwór Państwo będziecie słuchać, będzie tam jedno z takich zdjęć Twoich prywatnych, które udostępniłeś, gdzie właśnie jesteś razem z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. I również ten utwór będzie ilustrowany partyturami, zapisem, no to, który zresztą będę chciał Cię zapytać, po jak wysłuchamy ten utwór, bo to też niezwykłe, więc zobaczcie Państwo, jak zapisuje się te nuty, jak brzmi Ferragosto, no i zobaczcie, jak Marcel Chyrzyński spotkał się z wielkim, znakomitym pisarzem.
Marcelu, przeglądając te nuty, pomyślałem sobie, że zadam ci pewne pytanie, które dla mnie jest szalenie ważne. Jaka jest twoja opinia, czy sztuka, a zwłaszcza komponowanie, czy to jest nauka ścisła? Wydaje mi się, że to jest, no na pewno jest nauką ścisłą, ale połączenie ze sztukami pięknymi też. Oczywiście wiadomo, już od czasów Pitagorasa wiemy, że to jest to matematyczne. Bach miał też w swojej twórczości wiele symboli, po prostu symbolizm cyfr u niego był bardzo ważny. I oczywiście komponując trzeba sobie zaplanować pewne rzeczy, formy, struktury, jakieś tam skale i tak dalej, więc to jest rzeczywiście bardziej zbliżone już do można powiedzieć, nauk ścisłych. Natomiast zawsze trzeba jeszcze tchnąć w to coś innego, to coś, co nada to jeszcze bardziej ludzki wymiar i bardziej duchowy i przeniesie nas w stronę piękna w tym momencie, już nie tylko nauką, nie będzie tylko nauką ścisłą. No bo mnie, wiesz, tak jakoś ciągle drażni ten dziwny podział, który wprowadzono już od czasów edukacyjnych w naszym kraju, że istnieją nauki humanistyczne i nauki ścisłe i ktoś jest albo ścisły, albo jest humanistyczny i potem nagle się okazuje, że no nie wiem, co lekarz nie powinien być humanistą, ewentualnie nie jest humanistą architekt i na przykład buduje miasto, w którym nie da się żyć. A wydaje mi się, że podobnie nie tylko przecież jak w muzyce, ale ja no, obserwuję to również na przykład w literaturze, wprowadza się dane do tego utworu, wprowadza się dźwięki, które już wymagają, żeby po nich nastąpiły inne dźwięki. Przyczyny, skutki, logika albo irracjonalność, która jest odwróceniem tej logiki, również albo wymaga... Łamanie reguł, właśnie tak. Konstrukcji i dekonstrukcji, o których mówiłeś, zdejmowanie kolejnych warstw, to trzeba wiedzieć, jakie warstwy zdejmować. Podobnie w budownictwie trzeba wiedzieć, co ściągać i również należy budować od spodu, a nie od dachu, jak też mogą niektórzy próbować, więc ja osobiście uważam, że... buduje domek ten w Sopocie, który jest do góry dachem. Znaczy, dachem na dół, no to można wtedy zacząć budowanie od dachu. No ale powiem ci, że ja to obserwuję, ponieważ tutaj koło mnie w Krakowie budują tunel i wyobraź sobie, że tak się buduje tunel. Najpierw się robi dach w tej ziemi, a potem pod tym dachem dopiero kopie się dziurę. No tak. To też było dla mnie odkrycie. Trzeba to trzymać, musi się na czymś to trzymać. Na czym się trzymać, natomiast faktycznie gdzieś ten podział mnie drażni i jest jakimś takim lenistwem, że ludzie, którzy kochają liczby i cyfry, już na przykład nie muszą czytać książek, albo odwrotnie, ci, którym ciężko przychodzi liczenie, mogą tylko czytać książki, odpuścić sobie inne rzeczy, a potem się nagle okazuje, że tych umiejętności szalenie brakuje, bo mi na przykład tego, że nie miałem nigdy dobrze matematyki, czy prowadzonej, czy sam nie miałem dla niej wielkiej głowy dawno temu, potem okazało się, że przy pisaniu było to dla mnie ogromnym problemem budowanie konstrukcji. Czy ja na przykład w swojej twórczości miałem też taki okres, że notabene wpadłem na to, będąc na Biennale Sztuki w Wenecji, przechadzając się pomiędzy różnymi pawilonami europejskimi, azjatyckimi, wpadłem na pomysł, żeby połączyć dwie zupełnie, wydawałoby się, nie do pogodzenia estetyki, czyli muzykę minimal music, która, znaczy niby to jest amerykańska muzyka, ale oczywiście miała swoje korzenie na Dalekim Wschodzie, żeby to połączyć z europejskim nurtem dodekafonizmu, czyli serializmu. To jakby zupełnie, tutaj mamy totalną matematykę, a tutaj pójście w transcendencję, w transowość, medytację. No i stworzyłem taki utwór Strada di Venezia, to było na flet, klarnet i fagot, takie trio, gdzie sam materiał był dosyć zredukowany, faktury były uproszczone, natomiast struktury meteorytmiczne były uporządkowane według serii dodekafonicznych. I takie dwa utwory skomponowałem. Drugi był Dry Pieces na kwintet Denty. I było to rzeczywiście coś nowego, bo z jednej strony słychać było tą pracę serialną, a z drugiej strony wchodziło się w ten taki trans minimalistyczny. Ale to jednak było dla mnie zbyt matematyczne. Nie było tam miejsca na uczucie, emocje takie, które jednak
bardzo ważne są we mnie gdzieś tam głęboko siedzą. Dlatego też no, na tych dwóch utworach w tym nurcie zaprzestałem, to nawet nazwałem ten nurt minimalizm serialny, ale to dwa utwory i koniec, bo jednak dla mnie najważniejsze są jednak w muzyce emocje. Tak, bywają pewne źródła, które odkrywamy, a potem nagle okazuje się, że się szybko wyczerpują i trzeba decyzję podjąć. Tak, no, że ta kampania miała 1000 lat trwać, no tak jak, no nie chcę porównywać, że do 1000 Destiny Rzeszy, ale rzeczywiście no, są pewne rzeczy, które się wyczerpują. Wielkie różne przekonania, wielkie filozofie, wielkie systemy też również myślały, że będą trwały. Wyznawcy ich myśleli, że będą trwały wiecznie albo bardzo długo, a potem się okazało, że nie. Ja bym jeszcze chciał nawiązać, ponieważ moglibyśmy, tak jak mówiłem, i utworów przywoływać wiele, i twoich podróży wiele, ale chciałbym puścić jeszcze fragment za chwilę utworu, który poświęciłeś jakby w hołdzie Milesowi Davisowi, ponieważ również kochasz jazz. Sam zresztą mówisz, jak tutaj, że zacytuję, bo mam tutaj mnóstwo różnych karteczek, że mówisz ty. Nie identyfikuję się z jakimkolwiek nurtem w muzyce, gdyż nie czuję takiej potrzeby. Po prostu piszę, a klasyfikację pozostawiam muzykologom, teoretykom i innym. To już ode mnie. To jest utwór, który poświęciłeś właśnie Milesowi Davisowi. Powiesz coś troszkę o swoim... Lubisz jazz? Grywasz jazz? W ogóle czy grywasz jeszcze oprócz komponowania na przykład też dla kogoś, nie tylko dla siebie? Znaczy w tej chwili już nie grywam w ogóle, bo nie mam czasu na to, bo to musiałbym jednak, żeby dobrze grać na instrumencie, to trzeba codziennie ćwiczyć, a w moim przypadku już nie jest to możliwe, żeby tyle ćwiczyć, w związku z czym już przestałem już od lat nie koncertuję, chociaż miałem taki epizod właśnie z Markiem Chłoniewskim, mieliśmy taki duet MC Kwadrat. Akurat się tak składa, że mam te same inicjały, Marek Hołoniewski, Marcel Chorzyński, więc mieliśmy MC Kwadrat. I właśnie Marek głos i instrumenty elektroniczne, ja z kolei grałem na klarnecie, na EWI, czyli elektronicznym instrumencie dętym, na którym też Michael Brecker gra. I na syntezatorze, no i tam koncertowaliśmy też na różnych festiwalach. Natomiast już od wielu lat zupełnie przestałem koncertować, bo jak powiedziałem, no to wiąże się z tym, że jednak trzeba dużo ćwiczyć, a jednak muszę się skupić bardziej na kompozycji, no i też nauczaniu na akademii, więc nie mam na to czasu. Natomiast wracając do początku, jazzem już zainteresowałem się, będąc w liceum. Znaczy praktycznie to była 7 klasa szkoły podstawowej, bo w tej systemie muzycznym tam jest 6 lat podstawówki muzycznej i 6 lat liceum, nie tak jak w zwykłych szkołach, więc w pierwszej klasie licealnej to była 6 klasa podstawówki zwykłej szkoły. Mój kolega z klasy, Irek Głek, zresztą teraz już od wielu lat świetny jazzman, perkusista, wibrafonista, jego ojciec pracował w RFN-ie i miał, właśnie przywoził różne nagrania ciekawe i tam od niego sobie przegrywałem i słuchaliśmy. Także poza tym no, bliskość, bo ja właśnie liceum muzyczne imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach kończyłem, więc tam mieliśmy piętro wyżej zaraz Akademię Muzyczną w Katowicach, gdzie był Wydział Rozrywki i Jazzu. Także chodziłem też na te koncerty różne, tam i Mietka Szcześniaka, i Bernek Maseli i tak dalej. Więc stamtąd już wtedy się zaczęła moja fascynacja jazzem. Zresztą też będąc jeszcze w liceum, no i starałem się oczywiście też tam improwizować troszeczkę na fortepianie i klarnecie. I właśnie też była taka ciekawa sytuacja, bo w liceum byłem na bydgoskich impresjach muzycznych, wtedy grałem tam w orkiestrze jako klarnecista, a w programie był też koncert na klawesyn i orkiestrę smyczkową Henryka Mikołaja Góreckiego, tylko w wersji z fortepianem. I na fortepianie, wtedy jeszcze będąc również w liceum, grał Leszek Możdżar. I później z tą orkiestrą wyjechaliśmy do Niemiec. Tam była już taka międzynarodowa ekipa i mieliśmy coś takiego jak Kammerzeit, czyli taki czas na kameralistykę i ludzie tam się zbierali, grali jakieś divertimenta, Mozarta i tak dalej, a my się zbieraliśmy właśnie z Leszkiem Możdżarem, z Łukasz Żyta na perkusji, zresztą teraz też wykłada u nas perkusję jazzową na Akademii Muzycznej w Krakowie.
Bernard Koenig, taki niemiecki kontrabasista, David Gassman, flecista ze Szwajcarii i trębacz Arek Szafran z Gdańska. Zbieraliśmy się i sobie robiliśmy jam sessions. Zresztą nawet miałem takiego Walkmana z nagrywaniem wtedy w Niemczech, to był 1989 rok albo 90. I te sesje gdzieś tam nagrałem. Także mam pierwsze nagrania improwizacji jazzowych Leszka Możdżara. Po latach się spotkaliśmy, się śmiałem, właśnie mówię mu, że mam te nagrania. Oczywiście on wtedy był już najlepszy. Później on oczywiście poszedł w stronę jazzu, ja w stronę kompozycji. W takim razie posłuchajmy fragmentu utworu Marcela Chyrzyńskiego w hołdzie wielkiemu trębaczowi wszechczasów. Marcelo, tymi dźwiękami wspaniałymi trąbki musimy zakończyć nasze spotkanie, chociaż ja bym bardzo chętnie o muzyce i różnych inspiracjach jeszcze z tobą długo rozmawiał i puszczał kolejne fragmenty z wielką przyjemnością. Chciałem ci ogromnie podziękować za to, że zgodziłeś się opowiedzieć nam i pozwolić nam posłuchać swojej muzyki. Dziękuję bardzo za zaproszenie, także bardzo miło nam się rozmawiało. Także nasi drodzy widzowie, słuchacze, czytajcie książki, oglądajcie obrazy i słuchajcie muzyki. Może ona też pozwoli wam powrócić do miejsc, do których tęsknicie, a pandemonium pandemiczne nam to wszystko jeszcze na razie uniemożliwia. Jeszcze raz dziękuję Marcelu ogromnie, dziękuję państwu. A ja jeszcze chciałem zaprosić na kolejny program, gdzie będę rozmawiał z Piotrem Trybalskim, podróżnikiem, reporterem, pisarzem i znakomitym fotografem. I będziemy rozmawiać o podglądaniu ulicy, o zdjęciach tak zwanych streetowych, ulicznych zdjęciach, które pozwalają zauważyć, zachować jakieś unikalne momenty, bardzo niezwykłe, które bardzo łatwo umykają naszej uwadze i tylko wnikliwe oko artysty, fotografa potrafi je zachować dla widzów i dla potomności. Jeszcze raz dziękuję, Marcelu. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.